Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam przypadek mojego 45-letniego pacjenta, który wymaga niestety pilnej operacji kręgosłupa szyjnego, mimo że przepuklina, którą ma, w ogóle nie daje objawów. Pokażę Wam kilka rezonansów z ostatnich 3 lat tego pacjenta i zobaczycie, jak ta przepuklina się zachowywała. Mimo że jest bezobjawowa, niestety leczenie zachowawcze tutaj już nie wchodzi w grę. Więc zobaczcie. Najpierw pokażę Wam rezonans jego odcinka szyjnego z 2020 roku. On przyszedł do mnie rok później, chyba w kwietniu albo w maju 2021. W ogóle z problemem karku, ale w ogóle nie z tego poziomu. On miał problem z segmentem C2-C3. Z tego poziomu miał ból. Z takim promieniowaniem po mięśniach. Czekajcie, zaraz. I w zasadzie po pracy na tym segmencie C2-C3 jego objawy zupełnie zniknęły. A zobaczcie, jaki miał rezonans. Teraz sobie pójdziemy w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznie Wam od razu włączyłem. Jak pójdziemy sobie tutaj, zobaczcie, najpierw na płaszczyznę strzałkową. Zobaczcie. C2, C3, C4, tak. C5, C6, zobaczcie. Tutaj to jest przepuklina na dysku. Tu mamy rdzeń kręgowy. Tutaj ta rezerwa płynowa, zobaczcie, z przedniej strony wydaje się, jakby była zmniejszona. Z tyłu jeszcze jest. Tu macie rdzeń uciśnięty właśnie. To jest dysk, który ucisnął rdzeń i przesunął go lekko z prawej strony, bo tu jest prawa, tu lewa, pamiętajmy. Ten rdzeń jeszcze tu miał trochę miejsca, wygląda jakby tu jeszcze trochę przestrzeni było w koło, no ale widać, że ta przepuklina spycha rdzeń do boku bez żadnych objawów póki co u tego pacjenta. I to był rezonans z kwietnia, tak jak powiedziałem, roku wcześniejszego, tak wyglądała ta przepuklina. W momencie, jak ten pacjent do mnie trafił, to miał świeży rezonans, który wygląda już tak. Zobaczcie, to jest ta przepuklina. Widać, że jest dużo gorsza niż w tym rezonansie sprzed roku. Jedziemy sobie jeszcze do płaszczyzny poprzecznej. O, zobaczcie. To jest też lepsze badanie, tam to było dużo mniej dokładne. I tutaj zobaczcie, to wszystko to jest przepuklina. Normalnie, czekajcie, może Wam pokażę, jak to wyglądać powinno. No, może na tym. No nie, te dyski w ogóle nie są jakieś świetne u niego. No ale dobra, tu widzicie dysk normalnie, jak wygląda. Tu mam rdzeń kręgowy i rezerwę płynową z przodu i z tyłu koło rdzenia, miejsce dla korzeni. Zobaczcie, ten rdzeń ma równomierny kształt po obu stronach. A teraz przejdziemy sobie na ten poziom ucisku. Zobaczcie, to jest ten dysk. Uciska nam rdzeń z prawej strony. I tu w zasadzie już na tym badaniu widać, jakby tej rezerwy płynowej nie było. Od brzusznej strony rdzenia, od tyłu było. No i właśnie jak ja obejrzałem ten rezonans i zacząłem go badać, to właśnie tak jak Wam powiedziałem, doszedłem do wniosku, że kompletnie nie to jest jego problemem. On miał w ogóle ból punktowy z segmentów tych wyższych, C2, C3 i tam jakiś problem na stawie międzykręgowym z takim obronnym napięciem mięśni. Jak podziałaliśmy sobie na górze, wszystkie objawy zniknęły. Z tego nie miał żadnych objawów, ale tak zaczęliśmy to oglądać i mówię, kurde stary, nie wiem, czy to się nie skończy operacją. Mówię, jeżeli jest gorzej niż było rok temu, a ja byłem na to leczony, a teraz po tym, co zrobiliśmy, objawy zniknęły, to ja nie chcę jeszcze się operować, ja chcę jeszcze poczekać. No więc z tej operacji, mimo zaleceń neurochirurgów już z tamtego roku nie było, dostał ode mnie oczywiście zalecenia i powiedziałem, że mamy zrobić rezonans kontrolny, chyba że zacząłby mieć jakieś objawy rdzeniowe, wytłumaczyłem mu, na czym one polegają. I zobaczcie, to jest rezonans z tego samego roku, tylko już z grudnia. I zobaczcie, o ile ta przepuklina się poprawiła. Tak, jeszcze raz włączymy. O, zobaczcie. Zoomujemy. To jest ta przepuklina, która wtedy była. A teraz jest dużo mniejsza. Zobaczcie, nagle się zrobiło miejsce tutaj dla rdzenia. Już ta rezerwa płynowa od brzusznej strony jest. Widać, że ta przepuklina się wypłaszczyła. Ta część musiała się wchłonąć. Z tyłu jest więcej miejsca. Jeszcze zejdziemy sobie, czekajcie, na miejsce tego
A tutaj. No tu w płaszczyźnie poprzecznej znowu jakość nie jest zawrotna z kolei tych obrazów. Tu widać, że ta przepuklina oczywiście jeszcze jest. To nie jest tak, że jej nie ma, ale w porównaniu z tamtym uciskiem, gdzie już spycha rdzeń, to może Wam jeszcze raz pokażę tamto badanie starsze dla porównania. I sobie włączymy obrazy w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej w tym samym czasie. O, zobaczcie. To jest z kwietnia 2021, jaka bomba tu była. A to jest rezonans z grudnia, też 2021. Zobaczcie, o ile lepiej. Nie? Tu nawet nie muszę tego mierzyć. Widać gołym okiem, jak ta przepuklina była duża w stosunku do tej. I teraz jeszcze Wam pokażę znowu dla porównania tą płaszczyznę poprzeczną obu badań z grudnia i z kwietnia. O, zobaczcie, to jest kwiecień 2021, trochę rozjaśnimy, a to jest grudzień 2021. Więc widać dużą różnicę. Zobaczcie, ten dysk się tu wypłaszczył. Tutaj ta przepuklina było dużo bardziej dokanałowa i uciskająca rdzeń. Więc jeżeli on po 2 latach, słuchajcie, choroby tego dysku, finalnie miał taki obraz z grudnia, to szczerze Wam powiem, że już oboje się już cieszyliśmy, bo myśleliśmy, że najgorsze za nim. I on już się przed tą operacją uchroni i nie będzie jej potrzebował. Sobie zminimalizujemy, zaraz Wam pokażę najnowszy rezonans. Więc dostał zalecenia, przestrzegał ergonomii, miał poduchę do spania. Generalnie naprawdę nie możemy się do niczego przyczepić. I ostatnio przyszedł do mnie z nowym rezonansem. I zobaczcie, co nowy rezonans pokazuje. Dalej bez żadnych objawów. Jakbyście pytali, czy ma jakieś objawy teraz. Nie, objawów żadnych nie ma z tego poziomu. I znowu, słuchajcie, zobaczcie. Znowu nawrotowa przepuklina na tym poziomie. Włączymy sobie. To jest grudzień 2021. Zobaczcie, jak ona już jest tu ładnie wypłaszczona. A to jest świeżak, maj 2023. Znowu wylazła wielka przepuklina. Zobaczycie jeszcze teraz, zaraz ją w kanale w projekcji poprzecznej. No i to jest o tyle niefajnie teraz, że zobaczcie, tu się jeszcze zrobiły osteofity. Że to już nie jest sam problem dyskowy. Tu się zrobiły takie półeczki kostne, więc już część kostna wchodzi do kanału i zaczyna uciskać rdzeń. I zobaczcie, jak bardzo ten rdzeń zaczyna uciskać. I mimo, że przyszedł do mnie i mówi, że Wojtek, ja się naprawdę dobrze czuję, nic się nie dzieje, poza czasami jak przesadzę z ćwiczeniami, trochę mi sztywnieje kark, trochę czuję mięśnie, czyli no generalnie normalna sprawa. Każdy może mieć takie objawy, jak popracuje w jakiejś niefortunnej pozycji lub mocniej poćwiczy. Więc on objawów żadnych nie ma, a zobaczcie, co się dzieje teraz. To jest najnowszy rezonans. Zobaczcie, tu jest ucisk już na rdzeń taki, że tego rdzenia tu w zasadzie z prawej strony już nie widać. Jest już naprawdę zepchnięty do tylnej ściany łuku. I patrząc na ten rezonans, mimo że on objawów żadnych nie miał, wysłałem go już do neurochirurga znajomego. I to trzeba zrobić na już, bo na szczęście on żadnych objawów nie ma. Ale jeśli zacząłby już mieć objawy rdzeniowe i doszłoby do mielopatii szyjnej, no to mógłby mieć duży problem. I naprawdę to by się mogło skończyć tragicznie, dlatego na szczęście objawów żadnych nie ma, ale jak widzicie, no niestety, mimo że rokował już w pewnym momencie dobrze, chociaż ta przepuklina od początku była bardzo brzydka i zoperowanie jej wtedy nie byłoby błędem, mimo że nie dawało objawów już w 2020 roku, to powalczyliśmy trochę, bo pacjent na tą operację się zdecydować nie chciał. I była faktycznie poprawa w obrazach, w badaniach obrazowych, mimo że klinicznie było ok. No ale summa summarum widzicie, jak sytuacja się skończyła. I to jest niestety przykład pacjenta, u którego to samo leczenie przepukliny faktycznie się zdarzyło, bo najczęściej faktycznie się to udaje,
ale niestety miał z jakiegoś powodu nawrotową przepuklinę, nie jest w stanie zarejestrować w jakiejś sytuacji, czy coś się zadziało, czy nie. No i to już jest przypadek niestety, którego operacja nie ominie i trzeba zrobić tutaj jak najszybciej operację, żeby oszczędzić rdzeń i nie dopuścić do tragicznych konsekwencji. Także jak widzicie, nie zawsze da się uniknąć operacji, nawet w takich przypadkach, kiedy ta poprawa jest znamienna na poszczególnych badaniach obrazowych. Tyle na dziś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybujmy kanał, daj łapkę w górę oraz zachęcam Cię do dyskusji w komentarzach. Widzimy się w każdą środę. Pozdrawiam, Wojtek Jabłoński.